Elo, 520, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Znajdujemy się właśnie na trasie do Baltazara Łuczki, który jest właśnie na górze i czeka z lodem. I dzisiaj pokażemy wam kolejne ukryte, usunięte sceny z Ameryka Express. Trzeciego odcinka. Jak wiecie, bierzemy udział w Ameryka Express. Już trzeci odcinek. Czy będziemy w kolejnym? Trzymajcie kciuki. Prosimy. Albo chociaż dajcie kciuki w górę za to, że załatwiliśmy dla was kolejne sążne, że tak powiem, materiały. Przejdźmy jednak do oglądania. Witam was w trzecim odcinku programu Ameryka Express. Kolejny odcinek rozpoczął się od tego, że oczywiście musieliśmy złapać stopa i dostać się na jakąś bardzo, bardzo wysoką górę. Jak się później okazało, również bardzo, bardzo daleko. W centrum miasta już delikatnie przechytrzyliśmy resztę, gdzie zamiast stanąć na końcu na wylotowej z miasta, stanęliśmy na samym początku, by robić taki lejek i łapać wszystkie autostopy. Okazało się to trafnym pomysłem, bo pierwszy pan, który nas minął, nie zatrzymał się, zrobił kółeczko, chwycił nas, był z żoną i malutkim dzieciaczkiem. No i pojechali z nami aż do miejsca docelowego, więc nie musieliśmy nawet specjalnie łapać stopa. No i to było świetne. Parą, która w dupę powinna dostać bardziej, to jest para fitlowersów. Mają za dużo szczęścia. Dotarliśmy na miejsce i okazało się, że musimy odnaleźć Baltazara. Łucka. Chciałeś mieć w ogóle nazwisko Łucka, to gorzej niż Janusz. Nie wiem, czy to gorzej, ale zaczęliśmy pytać o drogę. Pieski, gdzie mamy iść? Pardona, donde jest Baltazar Acka? Łuska. Baltazar! Baltazar, no. Idziemy. Derecho? Derecho. Derecho to jest w prawo. A, okazało się również, że mamy dosyć dużo siły, więc było tam dużo różnych podbiegów, wskoków, wypadów. Robiliśmy wypady, wykroki. Pytaliśmy też ludzi o drogę. Baltazar Acka! Jakie Acka mam to wróć na jakieś... Acka! Udało nam się nawet zatrzymać samochód, gdzie znowu, nie wiem czemu, ludzie coś zaczęli mówić o odprowadzaniu VAT-u i... Baltazar Acka? To do rechta? Hasta el puente? A la derecha. Ale teraz, Pamela, tutaj pan powiedział prosto. Gracias. Yeah. Żart. To nie jest śmieszne, panie prezesie. A żeby było jeszcze śmieszniej... To nie jest śmieszne. To później złapałem się tego samochodu i pobiegłem za nim. Przypomniały mi się takie chwile z dzieciństwa. Pamiętasz, jak ci o tym opowiadałem? Że w dzieciństwie chwytałem się samochodu i biegałem za samochodem, czując, że biegnę niczym Usain Bolt, który jeszcze nie był Usainem Boltem i był wcale nieznany. Tak robiłam. A mówiłeś, że nie. Run. Jesteśmy tacy sami. I znowu moja krótkowzroczność dała mi w kość, ponieważ nie wiedziałam, gdzie mamy iść, dokąd iść, co znajduje się na znakach. Po prostu ślepa kura. No właśnie chciałem powiedzieć, że możesz to nazywać krótkowzroczność, ale to nie jest krótkowzroczność, to jest ślepota. Widzisz, tam jest takie rozdroże i jakiś znak, ale nie widzę, co za to znak, bo mam krótkowzroczność. Czekaj, już ci mówię. Baltazar Łuczka. Ślepa kura. Potrzebujemy pomocy, naprawdę. Okazało się, że tam było przepięknie. Te widoki były naprawdę spektakularne. Zatrzymaliśmy się na sekundę, żeby przynajmniej coś podziwiać w trakcie tego biegu. I ta trasa jest imponująca. A mi się 100 razy lepiej wchodzi niż pod te schody. No, no bo nie ma dzisiaj, stopni, nie? No. Nie musisz tak pomóc. Dzisiaj czuję się tak super. Tak się odpychasz bardziej no. I w przód jest. Dla mnie to również była niesamowita rehabilitacja dla nogi, bo cały czas takie wchodzenie pod górę powodowało, że rozciągałem jednak te ścięgna. Kto nie wie, miałem bardzo mocną kontuzję kiedyś, ale nie o tym dzisiejszy odcinek. W ogóle to jest tak świetna rehabilitacja dla mojej nogi. Bo rozciągasz, no, nie? Mega. Czuję, że zwiększają mi się zakresy w końcu. Dziękujemy produkcji, że wymyśliła to zadanie. Dzięki temu Mateusz przechodzi świetną rehabilitację i rozciąga. I finalnie po drodze pełnej przygód, no mieliśmy czas na sporo przygód, bo to chyba trwało z 2-3 godziny to całe wejście, spotkaliśmy Baltazara. Jest! Baltazar! Baltazareczko! Idziemy do ciebie! Hola, que tal? Hola, Baltazar! Masz lód dla nas? Nie było się łatwo tu dostać! Rozumiesz ale... wszystko? Buenos días! Buenos días! Noga w górę i to do recto! Buenos días! Buenos días!
Buenos dias! Chyba masz coś z głową. Gdy mieliśmy już wykonać misję, to nagle w naszej głowie pojawił się znak zapytania. A mianowicie, było napisane, że mamy wziąć najlepszy lód. I teraz pytanie właśnie, co znaczy najlepszy? Czy najlepszy znaczy najmniejszy i najlżejszy, żeby było nam jak najłatwiej go zanieść, czyli najlepszy dla nas? Czy najlepszy znaczy, że największy, bo oni od nas wymagają, żeby wziąć jak największy lód? Wzięliśmy najmniejszy. Czyli tak, bierzemy najlepsze bloki. Dwa najlepsze, czyli dwa najmniejsze. Tak, bierzemy je na słomę, na osiołka. Tak. Z osiołkiem do głównej drogi. Osiołka zostawiamy pastuchowi i lecimy z tymi blokami do punktu przy Riobamba. Dobra, to już za chwilę. Wrzucamy lód. Tu RSP, wow, tak to. Patrz, on to związał. Baltazar, ty to jak zwiniesz lód, to nie ma lipy, no. Baltazar, ty jesteś artystą? Artysta, kombinator. A najlepszy, ale może ten się roztopi, czy nie? Nie roztopi się do końca, nie powinien. Co tam go tak zawija, że to jest niemożliwe, to jest mega zimno. To może mu jest zimno, rozgrzejemy się za niego, zrobimy pajacyki, będzie miał energię. Baltazar, woo! Baltazar, woo! Baltazar, yeah! Grupa wsparcia Baltazara. A potem... Baltazar. Ty jesteś Baltazar. Ktoś. Zabijasz nam lód. Baltazar. Jesteś ktoś. Zawsze Baltazar nam. Jest. Chętnie pomożesz. My Baltazar. Cię lubimy. Torze. Baltazar. A nie tu Baltazara. Da, przeczytaj szybko, co mamy z tym zrobić, jak już dostaniemy. Musimy do głównej, na osiołka zapakować i dojść do głównej drogi. Co to jest? Co ty taki jesteś ciekawski? No czy nic nie przeoczyłem, to jest kupa. Tak, to jest kupa. To jest odpowiedź. Mateusz nawet z radości zaczął wyciskać ten lód, czyli no trochę jednak fitlowe. Bo tam było zimno! Tam trzeba było wyciskać lód, bo po prostu zimno było, bareczki trzeba było rozgrzać. Wiesz jak jest? Earthquake, teledysk. To będzie najlepszy odcinek, coś czuję. Nie sądzę. A gdy byliśmy jeszcze u góry, przyszedł Dawid z Olą. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że oni tak szybko do nas dołączą tam. To była bardzo długa droga, my jeszcze wbiegaliśmy i w sumie ledwo zawinęliśmy lód, a oni już przyszli. Oni musieli też lecieć. Coś tam działali, dobrze. Tak jak pod górkę, tak i z górki na pazurki zaczęliśmy biec z naszym osiołkiem. Najpiękniejszym chyba, jaki tam był. Oczywiście najlepszy. Primero. Ale lubi biegać, co? Patrz, kochanieńcze. Jest przykro. Ja go głaszczę, żeby mu było miło. Przepraszamy, ty jeszcze troszkę jest. Chodź, piękne. A mamy chyba najładniejszego, nie? Taki biały. Wygląda jak husky. Po drodze w dół spotkaliśmy Larę i Piotra. Lara, Piotr! Hello! Ja dzisiaj jest Ola i Dawid. Gruba ekipa. Jesteśmy na pewno pierwsi, bo jakbyśmy nie byli, to byśmy mijali kogoś, jakby szedł z osłem. Aha, no rzeczywiście. A to jest taka odległość, że nie ma opcji, że ktoś zrobił, wiesz, to szybciej. Wjechał od innej strony, nie. Czyli my, Ola, Dawid, Lara i Piotr gramy o amulet prawdopodobnie. No. Znaczy na 99. No. A, to będzie nasza druga gra o amulet. Musimy odpocząć przed nami. Chwilę. Ej, tam jest to nowe zwierzę domowe. My się śmiejemy, bo ja nigdy nie miałem psa. Nigdy nie poszedłem na spacer. Lara była. Tam po drodze. Dawid. No. Ale to jest taki super spacerek, pięknie. Niedaleko. Nie, kawałek. Ale to jest taki super spacerek. Ty zapluty kłamco. Jesteśmy oczywistym zaprzeczeniem fitlowersów w każdym właściwie względzie. Od wyglądu począwszy, a po tryb życia i wizję przyszłości skończywszy, co nie znaczy, że nie szanujemy się. Oczywiście, że się szanujemy, lubimy. Pamela! Zostaw tego osła! Czując oddech innych uczestników na plecach, zaczęliśmy szybciej schodzić, ale nie obyło się bez ładnych widoków, gdy szliśmy z osełkiem. Z osiołkiem.
osiołkiem, z panią, z jej dzieckiem, które trzymała w ramionach, z psami. No było to ładne, było to ładne. Siema, jestem Marek. Co jest? Po tym całym zejściu, gdzie Mateusz czuł na swoich plecach oddech innych, ja chyba tak nie bardzo. Tak średnio. Stwierdziłam, że o, zróbmy sobie przerwę. Na pewno mamy przewagę, idę siku. Poczułaś po prostu różnicę ciśnienia. Dzięki, Azorek. Dziękujemy. Dobra, Pomelka, idziemy. Sobie, Azorek. Do łazienki jeszcze idziemy, Mateusz. No to dawaj, dawaj, ruchy, Pomelka. Co? No to chcesz do toalety, no to lecimy. Chcesz? Tak. Szybko, dobrze. Run. Po tym złapaliśmy fajnego stopa, jeepa. Tutaj, Pamela, pamiętam, że pochwaliłaś mnie za to, że byłem rezolutny i ogarnąłem ładnie tutaj. Tak, Mateusz bardzo mi zaimponował, od razu zaczął działać. W tym jeepie siedział weterynarz, on tam był u krów wcześniej, badał je. I Mateusz go zapytał, czy on nas podwiezie, on totalnie nie był tym zainteresowany. Ja już odchodziłam, a Mateusz nie, musi pan... Do it! On nie wiem jakimi siłami bożymi... Nie, ja mu po prostu włożyłem torbę na samochód i powiedziałem, że... Man, do it now! To te siły Boże, Pomagasz po prostu zwierzętom, włożył. Pomóż nam. Oczywiście powiedziałem to po hiszpańsku. Tu ajudar as, we ajudar tu. W każdym razie udało się i na miejscu byliśmy pierwsi. Pantera rohaki. Aj. Daj mi lód. Lód. Aga, dla ciebie. Yeah. Dziękuję. Dopiszę to do punktacji. Cudownie was widzieć. Dzień dobry. W Riobamba. Macie lód? Macie. Ważymy, bo ten lód będzie miał pewne znaczenie przy grze. Pamela większy wzięła. Bo ja tam, wiesz, mam więcej siły. 5 kilo! Wow. Uwielbiam piątkę. Piątka to najlepsza cyfra. Jedno jest pewne, gracie o 5 tysięcy znowu. Więc wkrótce na swoim koncie możecie już mieć dychę w amuletach. Gdy doszliśmy na miejsce, okazało się, że rzeczywiście osoby, które mijaliśmy, dołączają do gry z nami, czyli była to Lara z Piotrem oraz Dawid z Olą. Albo inna kolejność. I mieliśmy bardzo fajną, bardzo ciekawą grę, którą widzieliście w programie, a mianowicie... Kręcenie lodów. Lód, który dzisiaj przynieśliście, posłuży wam do zrobienia lodów bardzo ciekawą, tradycyjną metodą. Ole nałożyła. Okay! To był wielki przeskok, jak po prostu z Karate Kid. Wszyscy go pokochali. Więc mówię, kurczę, no a co jeśli to nie smak będzie najważniejszy, tylko to, że Mateusz jest taki Mateusz. Po tej całej zabawie dostaliśmy kolejne zadanie, którym okazało się zrobienie ucha do tej czapki. A które jest zrobione przeze mnie, a które przez nich? Na drutach. No właśnie, tu Mateusz wykazał się niesamowitym talentem. Ja wiedziałam od razu, że ja tego nie zrobię. Nie ma mowy, żebym ja cokolwiek zrobiła na tych drutach. To było takie ciężkie, ja totalnie nie mam cierpliwości. Stwierdziłam, Mateusz da radę, wierzę w niego, będę go dopingowała, ale on musi to doprowadzić do końca. I zobaczcie, no efekt jest spektakularny. Nie. Tą czapkę mam do dzisiaj, jest cudowna, ciepła, śliczna. No ładna jest. Jest cudowną pamiątką. Ale nie było łatwo, byliśmy tam bardzo długo, zbierała się gromadka ludzi, którzy co chwilę podchodzili, a ja szczerze mówiąc byłem tak skupiony na tym, żeby zrobić to ucho, że nawet nie zauważyłem, że inni uczestnicy już poszli, niektórzy w ogóle tylko ogarnęli jak to zrobić i już ruszyli w trasę. Ja myślałem, że po prostu trzeba to zrobić i dopiero wtedy można ruszyć, co było niestety błędem, ale już było za późno, żeby to zmienić. W ogóle tam było coś takiego, że co chwilę podchodziły inne panie, które starały się pomóc i jakoś to wytłumaczyć, bo oni też nie gadali po angielsku, więc musieliśmy się porozumiewać po hiszpańsku, co jest oczywiście moją najlepszą stroną. Pardona, puede usted pa 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 pa? Pa, 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 pa. Ale nie rozumiałem takich słów specjalistycznych. Rozumiałem tylko jedno. Ej, que pa, 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 pa jest. Pase! Pase!
pasę. Pasę? To cały czas ta pani powtarzała, pasę, ale już wszystko. I to chyba oznaczało, żeby ominąć jakąś tam pętelkę i za drugą zapleść. Ale, ja też to pamiętam. Ale, Pomela, ty pamiętasz, dlaczego nam tak ciężko szło, co pani nam powiedziała na końcu? A, że nasze ucho było źle zaczęte, że tam już źle po prostu poszedł pierwszy rząd, który był już zrobiony, jak dostaliśmy czapkę. I potem było tylko gorzej, bo ono szło w złą stronę. I my w pewnym momencie, kiedy już Mateusz miał połowę tego ucha, musiał je... Zacząć od początku. Tak. Weź jeszcze raz. Pierwsze weź i to zaplącz z pierwszym. Nie, tym normalnie, tak jak zawsze. Okej? Si. Pasele. Si? Si. No. To musi być suplem. Nie rozumiem. Zaczynam od zera. Kilka godzin później. Już chyba rozumiem. Nie, od tej strony, od drugiej strony. Pasę? Pasę? Pasę. Okej. Fuck this shit, I'm out. Wszyscy zrobili? Tak. Ja nie zauważyłem. Nie ma to znaczenia. Ale mi chodzi o to, żeby była czapka dobra. No właśnie. I gdy zorientowaliśmy się, że już wszyscy poszli, to zobaczyliśmy, że na horyzoncie jest wciąż Dawid i Ola, którzy zostali, siedzieli tam na ławce. No i w sumie zaproponowaliśmy, żeby jednak poczekać, skończyć to ucho, zrobić ile się da. I tak już było ciemno, więc złapać nocleg było dużo łatwiej w mieście. Przynajmniej tak nam się wydawało. Czemu tu czekacie? My nie pojedziemy raczej dalej, bo my robimy czapkę. To ogarnijmy tę czapkę, tutaj zaraz złapiemy nocleg. Zróbmy tak. Pani, która cały czas pomagała mi zrobić tę czapkę i była najbardziej wytrwała, zaoferowała nam nocleg. Nie zaoferowała. Mówiliśmy jej, że musi nam pomóc. I wyobraźcie sobie sytuację, której ona stwierdza, że mieszka niedaleko. To jest trochę tak jak osobie spod czela. Koło brzegu prawdopodobnie. Powiedzieć, że mieszka się niedaleko, mieszka się w Radzikowie. Koło brzegu też to jest. W każdym razie pani powiedziała, słuchajcie, ja mieszkam 10 minut stąd. Dodała autobusem. Tylko, że my nie mogliśmy poruszać się już środkami lokomocji poza wyścigiem podczas szukania noclegu. Więc powiedzieliśmy, że możemy tylko z nią przejść się spacerem. I ona mówi, okej, to jest 10 minut, okej. Lecimy za nią, my z tymi plecakami, po całym dniu. Ze wszystkim, ona z Dawidem, z nami. Tak, z nami, lecimy za tą panią. Operatorzy, ja patrzę po tych 10 minutach, bo tam przeszliśmy pół miasta w te 10 minut i mówię, to już tutaj, to blisko, Lecho, blisko, nie, jeszcze 10 minut. Mówię, 10 minut, no może coś wcześniej źle zrozumiałam, więc dobra, no dobra, idziemy. Za te 10 minut mówię, proszę pani, jeszcze blisko? Nie, jeszcze kilka minut. Mówię, dobra, już 20 minut przeszliśmy, wytrzymajmy do końca, idziemy dalej. Idziemy, kolejne 10 minut, czyli pół godziny. Jesteśmy już praktycznie poza miastem, już jest bardzo ciemno, a my nadal i ja zadaję to samo pytanie. Lecho, blisko? On mówi, tak, blisko, kilka minut. Ja mówię, dobra, dam 5 minut na jeszcze tę drogę wspaniałą i będziemy musieli coś zdecydować. Idziemy, zegareczek. Jesteśmy w ciemnym polu, mówię, proszę pani. Wyszliśmy z miasta już bardzo daleko. Ile minut, tak szczerze? A tak od serduszka, ile? Jeszcze 15. Mówi, że jeszcze kwadrans będziemy szli, ale przed chwilą mówiła, że jeszcze 20, czyli już jakby 40. Okay. Ej, to słuchajcie, robimy sobie według mnie spacerek, wracamy do centrum. Tak, bo to nie ma sensu. Nie, bo my jesteśmy w ogóle za daleko już. I wtedy podjęliśmy decyzję, że to jest koniec. Nie możemy iść dalej. Że nie idziemy, podziękowaliśmy tej pani. Też stwierdziliśmy, że to jest bez sensu, żeby ta pani z nami maszerowała, kiedy ona może podjechać tym autobusem pod to swoje mieszkanie, a przez to, że my nie możemy używać środków lokomocji po wyścigu, no to też jej sprawiamy problem, więc bardzo jej podziękowaliśmy, przeprosiliśmy, powiedzieliśmy, żeby wsiadała szybko w ten autobus i jechała do domu, a my sobie poradzimy. I tak było. Szukaliśmy dalej, bardzo długo to trwało, aż w końcu zobaczyliśmy na pasach rodzinę, taką dostojną, lepiej ubraną, więc stwierdziliśmy,
Oni muszą nam pomóc. You know Jose Pablo Segundo? Juan Pablo Segundo? Conoces Polacos. Es Polacos. Nosotros Polacos. Eso es Polaco. Nosotros Polaco. Kolejnego dnia kontynuowaliśmy wyścig, złapaliśmy bus, ale powiem wam szczerze, byłem wtedy jakiś taki wyrzucony z butów, bez uprzedzeń, niezła draka. Mateusz był zaspany i robił tam fiflaka, nie? Nie robiłem fiflaka. To prawda, jakoś tak nie wiem, że byliśmy bardzo zmęczeni i też psychicznie tacy, że Jezu, Mateusz, my nie umiemy robić na drutach, my przez to mogliśmy odpaść i tak już praktycznie byliśmy ostatni. Tak, gdyby to był odcinek, w którym się odpada, mielibyśmy elo, ale też my takie mieliśmy troszkę podejście, że jednak w takich momentach chcieliśmy trochę złapać moc i jeśli chodziło o walkę o jakiś immunitet, czy tam immunitet, to... To też nie za wszelką cenę. Mieliśmy takie... Tak prawdę mówiąc, to było tak, jeden dzień, drugi dzień, tak po prostu potrzebowaliśmy ładowania akumulatorów co drugi dzień. Dostarczyliśmy czapkę na miejsce, pan, no szczerze mówiąc, był zachwycony. Hola! Hola! Hola. Dzień dobry, mam superącką czapkę. To jest mój bien perfecto, mój guapa i hermiosa. Nauczyłam się 8 słów. Jest najlepsza. Colores. Bien está. Piękna, cudowna. Okej, i donde mam iść? O, kopertę. Koperta, dobra, trzymaj. Gracias. Mateusz bardzo się starał, szykłował ją o jedzenie. No, takie historie, jakie w życiu nie widziałeś. 300 lat. Meto, czeka znajduje się na dworcu krowym, ale Uzi, nie możecie podróżować z inną parą, okej. Dobre. Powiedział, że świetne uszko, jak widzieliście w programie, nie każdemu się to uszko udało, Filip. Zobacz. Ale... Wiem, że cię wszyscy piętnują za to, ale stary, ja przez to, gdyby to był eliminacyjny odcinek, bym odpadł. A ze mną razem ona. No nic, no nic, no nic. Ah, bueno, bonito. Bueno, bonito. Excelente. Excelente. Adresos. Está bueno. Está bueno. Buenísimo eso. Gracias. Każdy orze jak masz. Ale to było piękne w tej grze, że my na przykład wszystko tak dosłownie, o Jezu, o każdą literę się kłóciliśmy. A czasem trzeba było myśleć ponad to, jakoś tak inaczej analizować, to było też fajne. Takie że, prawnicze podejście. Tak, że niektóre osoby miały w inną stronę spostrzegawczość, inne się starały wykonywać coś 100%, inne właśnie 200%, no i to było najciekawsze. No każdy miał swój sposób i wykorzystywał swoje mocne strony, a że Filipa mocną stroną jest kombinowanie, no to wykombinował. Na targu jeszcze trochę sobie potańczyliśmy, bo była taka targowa muzyczka, wiecie, płytki CD z lat 80. czy tam 90. disco polo i lecieliśmy. Takie disco polo, wiesz... Ekwadorskie. Ekwadorskie. Po tym wszystkim ruszyliśmy z powrotem, żeby złapać stopa. Po drodze spotkaliśmy jeszcze dzieciaczki grające na boisku, biegające i tam też trochę pokrzyczeliśmy do nich. Nie mogliśmy złapać stopa, bo jak się okazało, każda osoba, która się zatrzymywała, była z jakiegoś takiego ekwadorskiego Ubera, że oni potajemnie w swoich prywatnych samochodach przewozili ludzi. No ale jakoś dotarliśmy w sumie na metę. Chyba z tego co wiem, byliśmy ostatni. Po drodze miała miejsce jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której warto wspomnieć, bo była to rzecz, która mogła nas wszystkich albo skłócić, albo skłócić. Nie było tutaj drugiej opcji. Tak, było to dość takie nieprzyjemne zadanie, ale tutaj tym razem chcieliśmy się wykazać sprytem, już nauczeni po czapce, że nie trzeba wszystkiego brać do siebie na 100%, tylko też myśleć naokoło, ale ostatecznie wykonać zadanie. Stwierdziliśmy, że my nie będziemy oceniać,
kto według nas jest najfajniejszy, a kto najmniej, tylko zrobimy losowanie. Drodzy, zaczynamy komisję gier i zakładów. Na miejscu okazało się, że byliśmy ostatni albo przedostatni, ale chyba ostatni. I stała się kolejna niemiła rzecz, osoba, która miała najmniej punktów, czyli Ola i Dawid, chociaż no wyszło to, że każdy strzelał tą punktacją. W każdym razie oni dostali czarną flagę, z którą będą działy się naprawdę przeróżne historie w kolejnym odcinku. Także myślę, że to będą spore emocje, też nie mogę się doczekać. Także zapraszamy Was serdecznie, środa 21:30. Bądźcie z nami. Bądźcie, oglądajcie. A jeśli macie ochotę na więcej takich odcinków usuniętych scen, koniecznie podbijajcie, że tak powiem, łapencję. Dajcie nam znać, piszcie w komentarzu, które momenty z filmu czy z naszego vloga tutaj podobały Wam się najbardziej, jakie macie przemyślenia. W ogóle zróbmy tutaj taki mały czat w tych komentarzach, co podziałajmy. My w trakcie emisji pod zdjęciem na Instagramie zawsze robimy takiego czata i z Wami na bieżąco piszemy, tak żebyśmy mogli przeżyć też troszkę to oglądanie razem, co według mnie jest fajne, według niej też jest fajne, bo ja też byłam promoterką tego mini czata i zawsze pomysł. Tak się śmieję, jak tam wypisujecie nasze teksty, czy jakieś sytuacje z tego programu. I no, także koniecznie wbijajcie też na naszego Instagrama fit.lovers. Tam też się dzieje niedługo milion. Tak? No. Jezus. Teraz po tym vlogu. Możliwe? Czy nie? Pondro! Nie lubię zasłaniania. Dobra, komy no!